dobry Państwu. Ja nazywam się Anna Lewandowska. Jadwiga Szplet. Nasza propozycja to kaczuszka faszerowana mięskiem, kaszą jaglaną i prawdziwkami. Do tego modra kapusta zasmażana. Do tego będą pyzy ze sosikiem z prawdziwków. Do tego jest potrzebna kaczka. Jest to kaczka z mojego chowu, z wolnego wybiegu, bez GMO, częściowo wyluzowana. Była w przyprawach 24 godziny. Jest odpowiednio przyprawiona. Do tego potrzebna jest mięsko zmielone. To jest łopatka i pierś z kurczaka. Prawdziwki suszone, ugotowane. Kasza jaglana, ugotowana, wątróbki z kaczki, pieprz, sól, majeranek, świeża natka pietruszki, no i zrobimy z tego farsz. Na patelnię kładę łyżkę masła. Pokrojoną w kostkę cebulkę podsmażymy na masełku. Do tego dodamy wątróbki kacze i prawdziwki wcześniej ugotowane. Farsz przestygnie, to połączymy z mięskiem i z kaszą. Kaszę jaglaną to trzeba pod bieżącą wodą przepłukać, żeby straciła goryczkę i dopiero gotujemy. O, ale zapach chyba czuć, co? Fajnie. Teraz grzybki idą. Prawdziwki. Super. Ja teraz zaczynam kroić kapustkę na drobno do ugotowania. Tak, mi się wydaje, że ten farsz już teraz trzeba jest wystarczająco podsmażony. Odstawimy go do wystygnięcia i połączymy z resztą składników. Następnie do kapustki będzie nam potrzebna suszona żurawinka. Zalewam ją nalewką z aroni. Na łyżce masła podsmażam cebulkę do modrej kapusty. Podlejemy tę kapustkę szklaneczką wina z dzikiej róży. Następnie dodamy podsmażoną cebulkę i starte jabłuszko. I niech się dusi do miękkości, a my się weźmiemy za farsz do kaczuszki. Potrzebujemy do tego mięsko zmielone, ugotowaną kaszę jaglaną. Wcześniej podsmażone wątróbki i grzybki na masełku z cebulką. Doprawimy solą. Pieprzem. Dodamy tymianku. Wbijemy dwa wielkie jajeczka. Teraz dodaj mi tę pietruszkę. Dobrze. Następnie dobrze trzeba wyrobić. I następnie wypełnimy kaczuszkę tym farszem i wstawimy do piekarnika. Jest taka zasada, że na 1 kg mięsa 1 godzina pieczenia. Kaczka ma około 3 kg. Myślę, że w farszu wejdzie kilogram. To w sumie musi się piec 4 godziny. No, myślę, że jest wyrobione. Teraz wypełnimy.
O, sporo się zmieści. Teraz tutaj tamtą przełożymy. Musimy spiąć, żeby trzymała formę. I pójdzie do pieca na 4 godzinki. Najpierw w temperaturze tak z godzinę 170 stopni, a następnie temperaturę zmniejszymy do 120 i będziemy podlewać tym tłuszczykiem tę kaczkę co chwilę, który się wytopi. Teraz przystępujemy do doprawiania kapustki. Koleżanka tu wciśnie mi soku z cytryny. Poproszę łyżkę cukru. Włożymy żurawinki, wcześniej namoczonej w nalewce z aronii. I jeszcze, żeby złapała aksamitnego koloru, to włożymy łyżkę masełka. Do tej kaczki dołożymy jeszcze, wydrążymy jabłuszka i napełnimy tą żurawinką, która nam tu jeszcze została namoczona w tej nalewetce. I dołożymy do tej kaczuszki, która się piecze, i te jabłuszka nam się razem upieką. Napełnimy. Trochę tej nalweczki do każdego jabłuszka. Do tej kaczki podamy jeszcze pyzy ze sosikiem spod grzybków. Na patelni już mam tutaj rozgrzane masełko. Dodaję cebulkę. Po chwili jak się podsmaży, to dodam pokrojone podgrzybki. Podlejemy śmietanką. I niech się zredukuje ten sosik. Co chwilę przemieszamy. A teraz wyjmujemy kaczuszkę, która po 4 godzinach jest gotowa. O! Widzę, że upiekła się super. Aż trochę wyszczeliła. Ale to znaczy, że się udała. Zamkniemy piekarnik. Mamy przygotowany talerz, na którym podamy nasze danie. Udko. Spróbuję farsz ukroić, jak wygląda. Do tego dwa jabłuszka. Następnie pyzy. Polejemy sosikiem z borowików, a w środek damy mądrą kapustę. Udekorujemy rozmarynem. Bardzo dobry jest na trawienie. Mi się wydaje, że po takim świątecznym obiedzie to będzie wskazane. I to jest nasza propozycja obiadku świątecznego. Jest to kaczuszka faszerowana z modrą kapustą, z pyzami z podgrzybków i jabłuszka faszerowane. Jeżeli ten przepis przypadł Państwu do gustu, to prosimy skorzystać. A jeżeli nie, to zapraszamy nawet do nas, ugościmy, poczęstujemy. Smacznego!